Cześć, cześć, witajcie. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. A dzisiaj przyjrzymy się modyfikacji Mutated Mobs, czyli zmutowane moby w Minecrafcie. Jak one będą wyglądać, jak będą się prezentować? No słuchajcie, takie modyfikacje cieszą się u mnie dużą popularnością na kanale, więc mam nadzieję, że będzie wam się podobać. Słuchajcie, pamiętajcie o zostawieniu łapensji w górę, jeśli chcecie jeszcze więcej modyfikacji, takich jak ta. No i jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to zapraszam serdecznie. Słuchajcie, jeszcze takie informacje. Od poniedziałku zaczynamy Subnauticę ponownie kręcić, nagrywać. I już niedługo będzie kolejna seria fabularna, więc zobaczycie, co to będzie za mapka. Okej? Dobra. W takim razie lecimy teraz sobie tutaj, tutaj, tutaj i mamy skrzyneczkę, zobaczcie. I te moby dzisiaj będziemy testować. Mamy całą zbroję Protection 4 oraz miecz Sharpness 5, złote jabłka i jedzenie, więc mam nadzieję, że nie zginę. No i cóż, myślę, że możemy sobie wziąć dwa pierwsze moby i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Słuchajcie, co my tutaj mamy? Slime Creeper. Slime Creeper, co to jest Slime Creeper? Aha! Okej, dość spory. O kuźwa, ale to wybuchnie. Czekajcie, chodźmy gdzieś dalej, bo mi tą skrzynię wywali tutaj. No chodź tutaj, o fuck. No! Powiem wam szczerze, że nie zrobił aż takiej dużej japy, jakiej się spodziewałem. Ale tak czy inaczej, Slime Creeper... dlaczego Slime? Bo co? Bo on się zmniejszy... A, bo pewnie będzie się rozwalał na mniejsze, czekajcie. Tak. Dobre. No dobra, okej. Okay. Ciekawe w sumie. No, to jest bardzo fajny pomysł, muszę przyznać. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Spawn Zombie Spider Pigman. What? Co to jest? To jest jockey taki, tylko że nie siada na nim, nie ujeżdża go, tylko on jest połączony. Oh god. Ale czekajcie, mogę spawnować zombiaka albo tego. O, co jest grane? Co tu się wydarzyło właśnie? What? Dobra, mam sharpness, więc damy sobie chyba radę z nimi. Chociaż kurde, leją jak głupie, czekajcie. No już, padajcie, padajcie. Koniec, zabawy, imprezy, do domu! Dobra, okej, udało się. No cóż, dziwny mob. Brzydki, szczerze mówiąc. Spodziewałem się czegoś ładniejszego. Ale myślę, że możemy sobie zjeść mięsko. I zobaczymy kolejne, co, jakie tutaj są. Więc te dwa pierwsze sobie odstawmy. I mamy teraz Ender Golem i Blaze Skeleton. A to ciekawe, to są takie połączenia rzeczywiście tych mobów, stąd nazwa modyfikacji. Sprawdźmy, Ender Golem. Co ty jesteś, ziomek? Kim ty jesteś, ej? A czemu ty mnie nie atakujesz? Okej, okay, dobra, teraz mnie zacząłeś atakować. Ender Golem, ale... Aha, on mnie tak podrzuca. No ciekawe w sobie, czemu nie? Rzeczywiście zmutowane moby w Minecrafcie. Dobra, powinniśmy go zabić całkiem szybko, bo mamy ten sharpness. A jest, jaki mocny skubaniec jest. Dobra, okej, okay, lecimy z kolejnym. Blaze Skeleton, czyli szkielet. Blaze'owy szkielet, no. Blaze szkielet. Aha. A, no dobra, słuchajcie, no jak Blaze strzelał normalnie, no to ten też strzela tylko strzałami, zobaczcie. Spoko, dobra, padnij, bo nie lubię Blaze'ów. Blaze to są chyba najbardziej wkurzające moby w grze. One latają, nie można się do nich dostać. O Jezu. No zaraz cię utukę. Dobra, padłeś. No tego moba nie lubię, ten mi się nie podoba. Chociaż ciekawy w sumie pomysł. Dobra, słuchajcie, lecimy z kolejnymi dwoma mobami i mamy tutaj Enderman Skeleton i Shulker Ghast. What? Co to jest, ej? Czekajcie. What the fuck? Jakie to jest mocne, zobaczcie, jak to nas trafi. No to przecież... O Boże, patrzcie. Jaka sieka, co tu jest grane? Świetne to wygląda, nie? Dobra, muszę go jakoś ubić, jakimś cudem. Tylko, że to on jest naprawdę nie do pokonania. No zobaczcie, co tu się dzieje. What the fuck? Czekajcie, muszę wziąć chyba jakiś łuk. Albo coś innego, co strzela, na przykład, no śnieżki, to bez sensu. Weźmy sobie łuk, rzeczywiście. Dobra, i jakieś konkretne strzały. O, tak. Strange 2 to nie. Instant Damage 2 weźmy. Dobra, i teraz, Game Mode 0. Gdzie jesteś? O Boże. On jest naprawdę niesamowicie trudny. Gdzie on jest? Patrzcie, zniknął. What?
Gdzie jest ten? Jest, tam lata. Nie dostrzelę nawet do niego. No dawaj. Nie dostrzelę chyba. Chociaż on jest trochę mniejszy, nie no czekajcie, strzały wypadły za nim. Ciut mniejszy od zwykłego gasta chyba jest, takie mam wrażenie. No to jakbym stąd upadł już, to raczej bym tego nie przeżył. Myślę, że nawet teraz tego nie przeżyję, więc lepiej sobie wziąć game moda 1. O ta, dobra. I tego gasta trzeba jakoś w inny sposób zabić. Świetnie to wygląda, słuchajcie, naprawdę jestem zaskoczony tą modyfikacją. To wygląda dość dziwnie, ale oryginalnie. Dobra, game mode 0 ciśniemy z kolejnym mobem, którym jest, uwaga, Enderman Skeleton. Ale wiecie co? Oczywiście time set 3000. Dobra, no bo jest noc. Okej, ciach. Pokaż się, ziomek. No dobra, i co ty robisz? Czy ty się teleportujesz, cokolwiek? Bijesz mnie tylko, tak? Aha, no czyli... A jest, teleportujesz się, skubany, kurde. W sumie w kresie mogłyby być takie moby zmutowane, co wy o tym myślicie? Takie, żeby były szkielety, zombiaki, nawet jakieś, nie wiem, jakieś świnie, krowy, takie wiecie, endowe, że tak powiem. No dalej, gdzie to jest? Gdzie jest ten szkielet? Dobra, kit z nim. Nie chce się bawić, to się nie bawi. Bierzemy sobie jabłuszko, zjedzmy. Okej, i ciśniemy z kolejnym mobem, którym jest... Spider Guardian i Creeper Spider. Creeper Spider może być dobry, ale najpierw ten Spider Guardian, czekajcie. I ciach. What? Boże, kiedy jest creepy. Jak szybkie jest. Dobra, idź sobie. Nie podobasz mi się kompletnie. Już? Dobra. Jakie dziwaczne rzeczy, Boże. Później weźmiemy sobie game mode 1 i przyjrzymy się tym mobom troszeczkę lepiej. Bo teraz, no to cały czas je bijemy, uciekamy od nich i cały czas się ruszają. Teraz, słuchajcie, testujemy Creeper Spidera. What? Co jest grane? Jakie fajne. Jesteś słodziakiem, ej. Dobra. No dobra, wybucha normalnie, czyli standardowo. Ale niesamowicie mi się to podoba, zobaczcie. Jezus, fajna rzecz, muszę przyznać. Okej, co dropi? Nic nie dropi. Pewnie coś dropi, ale akurat nie mieliśmy szczęścia. Dobra, lecimy do kolejnego moba. Ten Creeper naprawdę jest najlepszy chyba jak na razie. Spider Pig i Blaze Pig. Czekajcie. No jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Blaze Pig najpierw, który będzie strzelać pewnie. Oczywiście, że tak. Strzelasz do mnie, czy coś? No, może cię uderzę. O! Czemu mnie nie bijesz? No proszę, tylko mnie podpalasz. Nie mogę cię uderzyć nawet. Dobra, zabijmy tą świnię. Może będzie upieczone mięso z niej wylatować? Nie, mamy Blaze Roda. Dobra, i mamy Spider Pig. O! Ej, no nie, to pasuje na miniaturkę jakąś. Świniopająk w Minecraft. Dobra, świniopająk, fajny jesteś, ale nic, jesteś nudny po prostu. Ewentualnie fajnie wyglądasz i to wszystko. Dobra, i co on wydropił? Mięsko wydropił. Dobra, lecimy dalej. Z kolejnymi mobami, co my tutaj teraz będziemy mieć? No, jeszcze troszkę tego zostało. Mamy teraz Spawn Elder Spider Guardian. Witch Spider. Dobra, to testujemy. Najpierw weźmiemy tego Guardiana. Ciach. A, to jest pająk? Tak, nie. Tak, to będzie mocny. I szybki. Wait. Fuck. No, ten ziomek będzie silny. Jeszcze zostawia jakąś pajęczynę, zobaczcie. O Jezu, nie chcę się z nim bić, szczerze mówiąc. No ale dobra, spróbujmy go zabić. Dobra, jeszcze... O, wow, ale mnie wow, ale mnie bije. Skubaniec. No, padaj. Te guardiany są mocne w sumie. Więc to nie będzie takie łatwe. A! No padaj. Jesteś, dobra, padłeś. Lecimy z kolejnym mobem, którym będzie, zaraz zobaczycie. Jak on miał? Witch Spider.
No dobra, słuchajcie, musieliśmy zrobić małe cięcie, jesteśmy z powrotem i teraz mamy Witch Spider. Witch Spider, który jest... Cześć? O nie, rzucasz pod kabi, boże. Bekowe, słuchajcie, są te moby. Te pająki mi się podobają, najbardziej chyba ten creeper. Ale to wiedźma też jest spoko z tego co widzę, zobaczcie. No to by się przydało do jakiejś serii, takiej wiecie, creepy, nie wiem, horror, przerażającej, coś w tym stylu. No dobra, słuchajcie, lecimy z kolejnymi mobami. Odkładamy te i lecimy Silverfish Creeper i Illusioner Creeper. No jestem ciekaw, co to będzie, szczególnie ten drugi, Silverfish Creeper, więc uwaga. Aha. I co? I co teraz? No ty wybuchasz normalnie. Dobra, podejrzewam, że on z jakichś bloków może wyskakiwać ten creeper. Bo z tego co widzę, no on raczej nigdzie się nie chowa pod ziemię teraz. A powinieneś? No działasz jak zwykły creeper, muszę przyznać. Na jednego strzała jesteś, więc spoko. Dobra, lecimy z kolejnym. Illusioner Creeper. Illusioner. Okej, to jest przerażające. Ale każdy wybucha, czekajcie. Aha, taki myk. Dobra, to ty jesteś tym prawdziwym w takim razie. Okej, a to jest ciekawe, to jest bardzo fajne w sumie. Jak były modyfikacje z creeperami, to w sumie takiego nie było, a mógłby być. Okej, no dobra, wszystkie prawie wybuchły. Uff, przeżyłem, dobra. Okej, w takim razie ten prawdziwy wybuch i te reszta to już wiadomo, że to są te iluzje. Dobra, lecimy z kolejnymi mobami, ostatnimi dwoma. Ghast Shulker to już był chyba, czekajcie. Ghast Shulker. A nie, to jest teraz ten. Shulker, shulkerowy ghast taki, czy tam ghastowy shulker. Okej. No dobra. Ciach, ciach, ciach. No przynajmniej nie ucieka, nie lata. Ale tak czy siak jest naprawdę bossem. No dalej, no teraz to ja go nie zabiję, słuchajcie. Weźmiemy game mode 1. Postrzelamy troszkę do niego. Bo jak spadnę, to raczej zginę. O! Chyba padł. Co się dzieje? Patrzcie, on padł, ale zostawił skrupę taką jakby swoją. What? Dobra, czyli nie zginął. Mocny jest skubany, no dalej. Dobra, w takim razie my to powinniśmy teraz przeżyć, może na wieży kościoła? A, to w sumie chyba nie jest kościół, ale po prostu wieża. No dalej, Boże Święty, jak to jest irytujące, słuchajcie. Ten mob jest najgorszy ze wszystkich, jeśli chodzi o poziom trudności. Najtrudniejszy, ale mamy ostatniego, czyli jeszcze Spawn Illusioner Witch, co? Czekaj, Illusioner Witcher. O! Uuu. A ten jest fajny. Czekajcie, Game Mode 0. No pokażcie. Okej, okay, dobra, no czyli są mocne, słuchajcie. Bardzo nawet mocne. Ale z tą moją zbroją raczej dam sobie radę. Co tu się pali? No już, uciekać. Uciekać mi stąd! Dobra, okej. Okay. No i słuchajcie, to byłyby wszystkie moby, więc napiszcie w komentarzach, który jest waszym ulubionym. Moim ulubionym osobiście jest, słuchajcie, ten creeper ładny, taki spiderowy. Ten pajączkowaty creeper jest naprawdę najlepszy. Ale wy możecie mieć inne zdanie, więc czekam na wasze komentarze. Gdzie on jeszcze raz jest? Creeper Spider. No jest kozacki, zobaczcie jak to wygląda. Lol. Cześć. O nie. Wybuchniesz, nie? Ty wybuchniesz normalnie. Nie wybuchniesz? A, okej. Okay. Czyli one w ogóle nie wybuchają, no to dobrze wiedzieć. Czyli są takie... A nie, wybuchają jak zginą chyba. Czekajcie. Wybuchają, no pewnie, że wybuchają. Dobra, słuchajcie, w takim razie będziemy kończyć ten materiał. Jeśli chcecie więcej modów takich jak ten, bo jeszcze troszkę ich do nagrania zostało, w ogóle troszkę takich mobów jest, takimi mobami dziwacznymi, to pamiętajcie o zostawieniu łapeńcy w górę. Jeśli dobijemy 10 tysięcy, to na za kilka dni na pewno pojawi się odcinek z kolejnymi zwariowanymi, o przepraszam, ej, dlaczego ja się zabiłem? Zwariowanymi mobami. No dobra, no i tak, nie wiem czy już jutro, czy może w przyszłym tygodniu pojawi się kolejna mapka przygodowa, fabularna. Coś w stylu Dzień Zagłady. Więc bądźcie na bieżąco i oglądajcie, bo na pewno będzie ciekawa seria. No i możecie też subnąć, żeby być cały czas na bieżąco. Dobra,
Słuchajcie, w takim razie dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!